Tam kolejna maszyna w naszej ofercie. Tym razem jest to bardzo ładna ładowarka Merlo TF42.7. Maszyna świeżo sprowadzona, jest w oryginale. Może jakieś tam drobne detale, coś było chyba podmalowane. Ale tak jest cała w oryginale, felgi, wszystko. Maszyna jest... Tak jak widać, z 2015 roku jej udźwig to 4 tony 200 kg, a wysokość podnoszenia 7 metrów. Masa maszyny to 7450 kg. Opony mamy Alianse 460x70x24. No i są w bardzo dobrym bieżniku jeszcze. Wszystkie cztery. Ostrość gubi. Aha, podmalowane były te detale, jak widać tutaj. To od lampy było podmalowane w niej. Jest to model 42.7 CS, który ma amortyzowaną kabinę. Mamy także zaczep z tyłu do przyczep na szynie, przesuwny. Hamulce hydrauliczne oraz wyjście na światła. Silnik w tej maszynie jest Deutscha. Teleskop 7 metrów wysuwu. Hydrauliczne blokowanie osprzętu. Oraz wyjścia hydrauliczne do krokodyla i tak dalej. W komplecie są oryginalne widły Merlo. Za jakąś tam dopłatą może być także łyżka. Tak wygląda w środku. Mamy radio. Nie wiem, jak się włącza, ale wiem, że działało. Tutaj mamy taki, który nam pokazuje położenie naszego masztu. O, jak wysuwam teleskop, to ta kropka. Ta kropka zmienia położenie. Maszyna jest naprawdę komfortowa, fajnie się nią jeździ. I szybko działa. Samo podnoszenie, jak i teleskop. Dwie funkcje naraz również bez problemu działają. Proszę spojrzeć, jak szybko działa. Po drodze jedzie 40 km na godzinę, więc jest idealna na jakieś dłuższe przejazdy. Oświetlenie ma LED-owe, więc też po ciemku bardzo przyjemnie się nią pracuje. No i jest niesamowicie zwrotna. To jakieś światło. Oczywiście trzy tryby skrętu kół. Schowek. Tutaj się steruje tym pokrętłem.
sobie tutaj przełączać. Aha, nawet wagę mamy w tej maszynie. Także jest no, bogato wyposażona, bo to jest wersja 55.9 CS. Natomiast włączamy amortyzację kabiny tutaj tym przyciskiem i wtedy kabina po prostu idzie nam do gumy bądź też opada. Zapraszam do oglądania maszyny, testowania samemu do nas na plac. Pozdrawiam.